Ponieważ za kilka dni mamy święta Bożego Narodzenia, pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszną kapustę wigilijną, pachnącą lasem, ponieważ użyjemy do niej sporej porcji grzybów z lasów kujawskich, a będą to 4 szklanki. Grzybki mam już namoczone, wczoraj zalałam wrzątkiem i moczyły się całą noc. Na taką porcję grzybów wykorzystamy 2 kg kapusty, i dodam także śliwki suszone, żeby kapusta miała taki delikatny, słodkawy smak. Jest tu około 10 deko. Do naszej kapustki dodamy oczywiście przyprawy i będzie to tak około 6 liści laurowych, 6 ziaren ziela angielskiego i ziaren jałowca. Dodamy po łyżce kminku, czerwonej słodkiej papryki i świeżo zmielonego pieprzu. Oczywiście będzie potrzebna sól. Będą potrzebne również 3 cebule, ja je drobno pokroję w kosteczkę drobną i zrobimy także zasmażkę do naszej kapusty i wykorzystamy masło, tak około 2 łyżek i łyżkę mąki. Oczywiście będzie potrzebny również olej kujawski. Kapustę wykorzystamy oczywiście kiszoną. Zaczynam od obgotowania grzybów. Robię to na początku, ponieważ wywar, który powstanie, wykorzystam do gotowania kapusty. Grzyby będę gotowała od momentu zagotowania przez 20 minut. Grzyby się gotują, a ja w tym czasie delikatnie siekam kapustę. Cebulkę kroję w kostkę. Grzybki mam już obgotowane, a zatem wywar, który powstał z gotowania grzybów, wlewam do kapusty. Nie płukałam kapusty, ponieważ ona miała odpowiedni smak, nie była ani za słona, ani za kwaśna, ale jeśli mamy zbyt słoną czy kwaśną kapustę, możemy wtedy ją przypłukać. Wlałam wywar z grzybów i teraz dodaję przyprawy, liście laurowe i ziarna ziela angielskiego i jałowca. Dosypię jeszcze porcję kminku. Przypominam, że była to łyżka. Wszystko przemieszam i będę gotowała do miękkości kapusty na średnim ogniu, oczywiście na płytce. Grzybki przestygły, a zatem dzielę na mniejsze kawałki i za moment dorzucę wraz ze śliwkami do gotującej się kapusty, która już zaczyna cudownie pachnieć. Śliwki dzielę na połowę. Do kapustki dorzucam pokrojone grzybki. I suszone śliweczki. Wszystko dokładnie przemieszam. Będę gotowała dalej, a w międzyczasie zabiorę się za podsmażenie cebuli. Doleję odrobinę wody, ponieważ kapusta nam trochę odparowała. Przykryję i dalej będę gotowała. Kapustka się gotuje, przepięknie pachnie. A ja teraz podsmażę cebulkę, a zatem na rozgrzaną patelnię tak około 2 łyżek oleju wlewam. Dorzucam 2 łyżki masła. Wrzucam cebulkę i będę podsmażała do momentu zeszklenia. Cebulkę mam już zeszkloną, a zatem dodaję mąkę. I wszystko dokładnie przemieszam. I za moment dodam do kapusty. Mąka nam się lekko przyrumieniła, a zatem przerzucam zawartość patelni do gara z kapustą. dokładnie wszystko przemieszam. Nasza kapustka już przepięknie pachnie również grzybkami, także dzięki dodatkowi chminku przemieszam i będę gotowała jeszcze około pół godziny. Czas, aby naszą kapustkę doprawić, a zatem, tak jak powiedziałam, czerwoną paprykę, łyżeczkę, porcję świeżo zmielonego pieprzu i 2 szczypty soli. Wszystko wymieszam i będę gotowała jeszcze około 10 minut i pyszną kapustkę wigilijną będę miała już gotową. Pyszną kapustę wigilijną po kujawsku mam już gotową. Smakuje rewelacyjnie, ale z kapustą, z grzybami, jak z bigosem, jest tak, że najlepiej smakuje, jak jest kilka razy odgrzewana. Ja wyłożyłam oczywiście część porcji, którą dzisiaj ugotowałam, bo drugą część wykorzystam do zrobienia pysznych pierogów z kapustą i z grzybami, które również podam na kolację wigilijną. A zatem gorąco tę kapustę polecam i życzę smacznego.